Dzień dobry, dzień dobry. Odstawiliśmy dzieciaki właśnie do polskiej szkoły. Pierwszy raz w tym roku. I w sumie w tamtym roku w ogóle Hania nie chodziła przez pandemię. Potem w kolejnym semestrze też jej nie zapisywaliśmy. Także sprawdzimy, czy dzieci będą chciały w tym semestrze uczestniczyć na zajęcia. No a my w międzyczasie mamy 2 godziny wolnego. I korzystamy z tego czasu. Jedziemy do... Drewpolu. No, do miejsca, gdzie sprzedają drewno. Tak, idziemy szukać drewna, sprawdzić, czy opłaca nam się zrobić jakieś ciekawe meble do naszej wnęki w salonie. Czy opłaca się w takim sensie, czy to faktycznie wyjdzie taniej, albo czy po prostu wyjdzie tak, jak tego sobie byśmy najbardziej życzyli, chcieli. Bo oczywiście z tymi cenami, z tymi projektami zrób to sam, to... jest różnie. Pewnie jeżeli się sami tym kiedyś zajmowaliście, to wiecie, że czasami skórka jest nie warta wyprawki. Także jedziemy sprawdzić ceny, jedziemy sprawdzić, jakie są dostępne materiały. No i przekalkulować, czy warto. No i tak to wygląda, moi drodzy. Taki baraczek z drewnem. No ale tam się, tutaj jeszcze po drugiej stronie jest sklep, też w baraku. No nic, rozejrzyjmy się, co oni tutaj mają. To jest kaset, to jest do budowania tego. Na świeżo powiemy, co się dowiedzieliśmy. Na pewno wiemy, że wszyscy straszą podwyżkami, które nastąpią jeszcze. Ceny drewna wzrosły o 100% w stosunku do poprzedniego roku, w sumie do kilku ostatnich miesięcy. Ostatnie 2 lata mówią, że były już takie szalone, ale to, co się dzieje teraz, to jest już dodatkowo nakręcanie rynku. Wszystko drożeje. Za tydzień możliwe, że będą kolejne podwyżki od nawet 20% w stosunku do cen, które dzisiaj usłyszeliśmy. A taka najciekawsza informacja to cena dębu, którego szukamy. Niedawno ile to kosztowało? Mówił $65, tak? To znaczy to była płyta, czyli sklejka. Sklejki oklejona tym, oklejona właśnie
okiem, czyli dębem. No, no to kosztowała, facet myślał, że kosztuje 100 i tak, mówił, że normalnie kosztowało 68. No zadzwonił do pani na kasę, no i się okazało, że kosztuje 170. Tak, za płytę o wielkości ilu? 4 stopy na 8 stóp. No, także ceny są porażające i no, nie do końca się opłaca robić samodzielnie. Jedyne, co może nas przekonywać w tym działaniu na własną rękę, to jest fakt, że po prostu będziemy mieli dokładnie to, co chcemy. I, no jednak ładne te no piękne. Są. Może poszukamy jeszcze innego miejsca, zobaczymy. Warto by było porównać te ceny, ale sam przyznał nam, że oni są nie za dużym przedsiębiorcą. To jest taka bardziej rodzinna firma. Więc jeżeli byśmy trafili do jakiegoś miejsca, które po prostu jest na wysoką skalę, produkcja na wysoką skalę, no to pewnie ceny byłyby bardziej przystępne. No tylko nie wiem, czy w okolicy mamy coś wartego uwagi. No ktoś tam sprzedaje przez Facebooka, słuchaj, niedaleko nas, więc ja się mogę do niego odezwać i podjedziemy jeszcze do jego shopy. Aha. I zobaczymy. Bo on ma to takie oto jak tu, tak to jak takie tu. Samo, no tylko że u niego w sumie to $13 za stopę. Tutaj 12. No to prawie tak samo. To byś myślała, no pewnie bez podatku, no ale byś myślała, że wiesz. Że powinno być taniej, a nie jest. No nic, trzeba będzie szukać. Jedziemy. No i po przyjeździe usiedliśmy, przeliczyliśmy, ile wynosiłoby zrobienie jednej półki tutaj przez nas. Projekt jest wstępny taki, że chcemy zrobić w naszej wnęce, tam z tyłu, floating shelves, czyli takie półki bez dodatkowej podpórki, grubsze i na wymiar. No i właśnie to słowo na wymiar jest tutaj kluczowe i problematyczne, bo po prostu ciężko znaleźć nam odpowiednią długość półek, więc w rezultacie chyba i tak będziemy musieli sami zrobić. I co ciekawe, po sprawdzeniu w kilku firmach, które mniej więcej pod wymiar mogą robić takie zamówienia, mogą wykonać takie zamówienie, no to zdecydowanie bardziej opłaca się zrobić to wszystko samodzielnie. Niestety cały czas nie jest to jakieś super budżetowe rozwiązanie, także musimy się zastanowić, co tak na dobrą sprawę tam umieścimy, co zrobimy. I skoro wywołałam trochę wilka z lasu i opowiedziałam Wam o tym drożejącym drewnie, to warto wspomnieć, na co to ma wpływ, bo i gdzie ta drożyzna w ogóle w Stanach w ostatnim czasie jest widywana, bo w Polsce co druga gazeta pisze o tym, jak strasznie ceny podskoczyły. Tutaj to drogie drewno ma oczywiście wpływ na szalejące ceny domów. W naszej okolicy już faktycznie chyba bańka jest nadmuchana do granic możliwości, bo ceny domów podbijane są w trakcie zakupu nawet o 100 tysięcy w górę i ta sytuacja utrzymuje się już praktycznie od roku, także cały czas widzimy, jak ten rynek galopuje. Dodatkowo, jeżeli chodzi o meble, no to jest naprawdę bardzo zły moment na meblowanie się tutaj w Stanach. Nie do końca wiem, jak wyglądały ceny mebli wcześniej, bo nie obserwowałam tego aż tak bardzo, ale wiem na pewno, że są bardzo duże braki w magazynach. I my czekaliśmy na stół tutaj do jadalni pół roku. Po pół roku przyszedł i to jeszcze niewłaściwy. Teraz czekamy na stolik kawowy już trzeci miesiąc i cały czas go nie ma. Nie możemy zamówić materaca nowego do łóżka, takiego, który jest w odpowiednia jakość do ceny. Nie możemy go zamówić. I to już też chyba jest, upływa drugi miesiąc i z tego co widzę, to na stronie cały czas termin dostarczenia nowego materaca
dostarczenia do magazynów jest przesuwany. Brakuje rąk do pracy. Na przykład Hania ma odwoływany autobus non-stop. Są tutaj słabe zarobki kierowców autobusów. Strajkują non-stop i non-stop Hania ma odwoływane te kursy do szkoły. Oczywiście o pustej Ikei już słyszeliście i to, że Ikea ma problem z drewnem i będzie podnosić ceny swoich produktów nawet o 40%, pewnie już też słyszeliście, bo widziałam jakieś artykuły w polskich mediach na ten temat. I co ciekawe, wypisałam sobie jeszcze jeden punkt. Na przykład nie da się tutaj tak od ręki teraz kupić nowego samochodu. Trzeba je zamawiać i trzeba na nie czekać nawet do pół roku, jak nie dłużej. Nasi znajomi czekali właśnie pół roku na nowy samochód od momentu zamówienia. Pewnie zapytacie o produkty takie codzienne, produkty spożywcze, czy one zdrożały. I ja szczerze powiedziawszy nie obserwuję tutaj dużych wzrostów cen. Natomiast to, co nas bardzo zaskoczyło, to cena ubezpieczenia zdrowotnego, która w przypadku firmy mojego męża, bo to od niego z firmy mamy ubezpieczenie, wzrosła o 100% w stosunku do poprzedniego roku. Także to tyle z takiego raportu. No i już kończąc powoli tego dzisiejszego vloga, Ska, przyciągnęłam jeszcze Olka po to, żeby powiedział, ile wzrósł prąd, bo pewnie to też Was może interesować, bo ostatnio doniesienia z Polski głoszą, że prąd, gaz, wszystko rośnie. No to jak jest w Stanach? W ogóle to opowiem Wam historię, bo ja myślałem, że zdrożało dwa razy, aha, bo było tak, że normalnie dostawaliśmy gdzieś tak koło stówki i nagle chyba w grudniu dostaliśmy 240, więc sobie myślałem, o kurde, ale zdrożało. No ale okazało się, że nie zapłaciłem w październiku. Więc no nie zdrożało, nie, tam 2% zdrożało, więc w sumie niedużo. No, także akurat prąd faktycznie u nas jest, wszystko gra. Gaz jeszcze byś sprawdził, jak wrócę, miał no chwilę. Ale to za gaz to my płacimy, nie wiem, 15 dolarów. No właśnie, tutaj to akurat nie jest takie drogie. Także no tak jak widzicie, jeżeli chodzi o takie codziennego, dobra luksusowe zdrożały. Mowa tutaj już, tak jak wcześniej wspomniałam, o meblach, samochodach, których nie można dostać i na które trzeba się zapisywać. Natomiast cała reszta póki co w miarę rozsądnie stoi w miejscu. Bardziej widoczne są tutaj braki niż póki co podwyżki. Na przykład akcje są na przecenie. Akcje spadają. Także tak to na ten moment wygląda. Dziękujemy za dzisiejsze oglądanie. Raport, sprawozdanie z Ameryki zdane. Dawajcie znać, jak jest w innych krajach, w innych miejscach, jakie są Wasze obserwacje na temat tych zmian popandemicznych, a właściwie to w trakcie cały czas. No i tak, no i podyskutujmy w komentarzach. Do usłyszenia. Pa, pa.